Dlaczego nie lubię piłki nożnej? Och, co za koniunkturalizm, Krzysztof, robić film disujący piłkę nożną podczas Mistrzostw Świata. Niby tak, ale co wam będę ściemniał? Nie jest to przypadek, że robię to teraz, bo po prostu Mistrzostwa Świata powodują, że o tym myślę. I jak myślę o swojej takiej osobistej historii z piłką nożną, to nie jest to dla mnie wcale takie oczywiste. Nigdy bym siebie nie zdefiniował jako osoby nielubiącej piłki nożnej. Ja szalałem na punkcie piłki nożnej. Oglądałem bardzo dużo meczów w telewizji, grałem w piłkę nożną na każdej przerwie w szkole, po lekcjach i tak dalej. Miałem prawdziwego hopla na tym punkcie. Moim ulubionym klubem zawsze była FC Barcelona i trafiłem na taki specyficzny okres w historii FC Barcelony, który myślę, że tak zdefiniował mnie jako kibica. To znaczy FC Barcelona była tam wtedy najgorsza w swojej historii. Były to lata w okolicy rok 2001, 2002, 2003. Wtedy w składzie byli tacy zawodnicy jak Patrick Kluivert, nie pamiętam, jak się go czyta. Rivaldo, Mark Overmars, młode nadzieje takie jak Puyol, Xavi, gdzieś tam Saviola się przewinął już. Smutne to jest w ogóle, bo większość piłkarzy, których oglądałem, jak byłem młody, już nie gra w ogóle w piłkę nożną. Jak się nie ma lubi tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mega dołujące, przecież w ogóle Guardiola był wtedy jeszcze, no, zawodnikiem jeszcze przez długie lata, potem jak już przestałem oglądać piłkę nożną. Notabene na etapie, jak ja kibicowałem Barcelonie, to poczujcie tę fazę, że sukcesem Barcelony było zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. W sensie groziło im w ogóle, że nie wejdą, bo nie mogli na czwartą pozycję w lidze wejść. Chyba po raz w ogóle pierwszy w historii klubu. Masakra. Lorenzo Serra Ferrer był wtedy trenerem. Oglądałem tego bardzo dużo, no, jak było Grand Derby, to przez tydzień dosłownie czekałem, odliczałem prawie że godziny do meczu i potem zawsze chodziłem to oglądać gdzieś. Zawsze namawiałem rodziców, żebyśmy mieli dostęp do wszystkich rzeczy, gdzie są mecze. No oczywiście poza klubowym życiem też reprezentacji Polski zawsze kibicowałem, która zawsze w owym czasie przegrywała. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No więc trafiłem niefortunnie w tym swoim kibicowaniu, bo moja drużyna ciągle przegrywała. Moja inna drużyna, reprezentacja Polski, też ciągle przegrywała. No i z braku sukcesów polskiej reprezentacji kibicowałem różnym innym reprezentacjom narodowym. Lubiłem zawsze Holandię, Włochy, Hiszpanię. Jak w pewnym momencie Hiszpania zaczęła tak trochę stawać się coraz lepsza, to stała się moją taką ulubioną drużyną. Wykształciłem sobie taki wręcz kompleks na tym punkcie, bo w pewnym momencie zacząłem odnosić wrażenie, że ja kontroluję w ogóle światową piłkę nożną, bo absolutnie w każdym przypadku, kiedy komuś zaczynałem kibicować, to ta drużyna przegrywała. Na któryś mistrzostwach świata, już nie pamiętam których, udało mi się naprawdę pobić taki osobisty rekord, gdzie wszystkie mecze, w których wytypowałem zwycięzcę, moi przegrali absolutnie wszystkie mecze na całych mistrzostwach świata. I to nawet niekoniecznie były drużyny, którym jakoś tam emocjonalnie kibicowałem, tylko włączyłem sobie mecz jakiś tam, nie wiem, Meksyk, Rosja. Strzelam, pewnie nie było takiego meczu i no to za Meksykiem będę. No i przegrywają. I tak całe mistrzostwa. No i ta frustracja piłką nożną w tym sensie, że nie mogłem nigdy znaleźć czegoś dla siebie, co by mi dawało tę satysfakcję, tylko cały czas dostawałem te kopy od życia, doprowadziła do tego, że zacząłem, no jak każdy, prawda, prawdziwy Polak po przegranej wini sędziego i wini drużynę przeciwną, więc zacząłem robić to. I doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że mam z piłką nożną dwa zasadnicze problemy. Pierwszym z nich jest subiektywność sędziowania. Wiele ludzi uważa, że to jest taki element piłki nożnej, który dodaje temu sportowi charakteru i takie sportowe emocje są dzięki temu. Tymczasem liczba takich kontrowersji i skala, na którą sędziowanie kontroluje światową piłkę nożną, to jest dla mnie po prostu nieakceptowalne. Nie jestem w stanie tego sportu tolerować i przeżywać, wiedząc, że ten czynnik ludzki, czy ktoś zauważył, czy nie, i jeszcze stojące za tym teorie konspiracyjne, że to jest wszystko ustawione, no nie jestem w stanie tej świadomości wyłączyć i czerpać przyjemności z oglądania tego, bo jak ogląda się mecz, to zawsze jest kontrowersyjna decyzja sędziego, czy to jakaś bardzo istotna, taka typu nieuznanie bramki, czy to co tam w ostatnim meczu Polaków się wydarzyło, czy takie drobne decyzje na zasadzie, czy gwizdnąć faul, czy nie, czy będzie żółta karteczka tutaj, czy nie, te wszystkie drobne decyzje, no, są subiektywne i bardzo takie, no, bardzo ustawiają te wszystkie mecze.
Trudno jest mi czerpać z tego przyjemność bez poczucia krzywdy, bo zawsze jedna lub druga strona jest przez to skrzywdzona i nie byłoby żadnym problemem technologicznym to rozwiązać, bo przez długie lata nie dało się i były uznawane bądź nieuznawane bramki niepoprawne, co jest w ogóle... To się w pale nie mieści, jak sport tak popularny może być tak nieprecyzyjny w pomiarze, nie? Jak były Mistrzostwa Świata w Korei i w Japonii, to był taki żart. Ile bramek trzeba strzelić drużynie koreańskiej, żeby wygrać z nimi 1-0? Bo jakby skala manipulacji wynikami przez sędziowanie tam była na, po prostu tak absurdalna, że cały świat już trochę miał bekę z tego. Więc no mam z tym problem, no denerwuje mnie to, zwyczajnie mnie to wkur... I ilekroć sobie wracam do piłki nożnej, żeby po latach pierwszy raz jakiś mecz zobaczyłem od 2 lat i znowu to samo, nic się kompletnie nie zmieniło, więc myślę, że ten sport jest dla mnie stracony, no nie jestem w stanie czerpać przyjemności z czegoś, co jest tak ewidentnie niesportowe. Drugi czynnik, przez który nie lubię piłki nożnej, przy czym cały czas to nielubienie jest z przekąsem, bo ja to strasznie kocham. Drugi czynnik to symulowanie fauli. Nie mogę patrzeć na tych Herkulesów, tych wspaniałych, przystojnych, potężnych mężczyzn, symbolem męskości, że jak ktoś kogoś dotknie po twarzy, to oni z grymasem bólu i oderwanych kończyn padają na ziemię, krzycząc jak kurwa dzieci. Nie mogę na to patrzeć po prostu. To jest dla mnie żałosne. I to, że zasady piłki nożnej, znowu w rozumieniu sędziowania, obecnie faworyzują takie zachowanie, albo przynajmniej nie karzą go. Niekaranie jest jednocześnie faworyzowaniem, nie? Bo wartość oczekiwana robienia z ciebie idioty jest generalnie na plus. Albo będzie, albo nic z tego nie będzie, albo coś ugrasz. To powoduje, że wizerunki piłkarzy są dla mnie mega, mega nieczyste. Wiadomo, że jak piłkarz tak zrobi, potem jest rzut wolny, potem jest bramka, wszyscy się cieszą, wszyscy zapamiętają ten widok tego Herkulesa, który strzelił bramkę. Ja będę pamiętał tę pizdę, która pada na ziemię i krzyczy, bo ktoś go tak dotknął po twarzy, albo ktoś go pociągnął za koszulkę i ten w ogóle teatralnie się wywraca. Ja wiem, że to jakby cel uświęca środki dla piłkarzy, nie? Ale uważam, że systemowo, jako organizacje sportowe, jako dyscyplina sportu, że powinno się z tym walczyć, bo słabo to wygląda, no. Nie jestem w stanie patrzeć na piłkarzy jako na takich prawdziwych wojowników, kiedy oni tak się jednocześnie zachowują. I tego też praktycznie w żadnym innym sporcie nie ma. Przykro mi, że to tak wygląda, bo chciałbym, żeby piłka była lepsza. Chciałbym, żeby sędziowanie było na 100% precyzyjne i bezdyskusyjne. I chciałbym, żeby piłkarze zachowywali się konsekwentnie w tej swojej męskości i w tym takim sportowym duchu. Wiadomo, że wpływanie na decyzje sędziowskie w różnych dyscyplinach występuje, ale chyba takie żałosne jak w przypadku piłki nożnej nie jest to w żadnej innej dyscyplinie i trudno mi sobie wyobrazić sportowców z innych dyscyplin zachowujących się w ten sposób i mogących patrzeć na siebie w lustrze. Tak, to jest mój diss na wszystkich zawodowych piłkarzy na świecie prawdopodobnie, bo jak ja widzę profil Cristiano Ronaldo na Instagramie, no wygląda zajebiście, no umięśniony, no chłopak, kurde, niebrzydki jest. Co za głos w ogóle? W sensie, no wiecie, no hashtag no homo, ale koleś jest spoko, jest jednym z największych piłkarzy w historii. Jak ja o nim myślę, to myślę o tych wszystkich tak zwanych padolino, które on odwala. I nie jestem w stanie na to poradzić. No nie jestem hejterem, w sensie, czy piłka nożna sprawia mi przyjemność? Oczywiście. Czy czuję tę piękną, sportową atmosferę? Oczywiście. Uwielbiam to widowisko, uwielbiam ten klimat. Zwykle w telewizji oglądam, nie byłem raz w życiu tylko na meczu. Nie jest mi to potrzebne, żeby chodzić na mecze na żywo, ale ten dźwięk meczu w telewizorze powoduje u mnie wydzielanie się, nie wiem, tam serotoniny czy co.
To jest piękny sport, który łączy cały świat. Szczególnie tutaj będąc podczas Mistrzostw Świata w Japonii, to widzę, jak tutaj my Polacy z Japończykami, prawda, się tutaj jakoś tak drażnimy nawzajem, czy ten, to jest w bardzo pięknym wydaniu, to tutaj występuje. Ale jednocześnie, kiedy włączam telewizor i widzę to wszystko, to nie jestem w stanie o tym przestać myśleć. Tym się chciałem dzisiaj z wami podzielić. Do widzenia, dziękuję.